W tym filmie chciałbym opowiedzieć o przekształceniach, a dokładniej o przekształceniach geometrycznych płaszczyzny, no, zwanych również transformacjami, bardziej uczenie może. No więc co to jest przekształcenie? No, jak samo słowo przekształcenie sugeruje, mamy tutaj do czynienia z pewną zmianą, no, sugeruje zmianę kształtu. Otóż paradoksalnie te przekształcenia, o których my będziemy mówić w tym filmie, nie zmieniają kształtu na przykład figur geometrycznych. Czyli będzie to przekształcenie, czyli będzie coś, co z jednego obiektu matematycznego, na przykład z jednego wielokąta, czyni inny wielokąt, no, jak zobaczymy, właściwie zmieniając głównie jego położenie na płaszczyźnie. I pierwszym takim przekształceniem, o którym chcę powiedzieć, jest przesunięcie, zwane też translacją. Tutaj mamy pięciokąt foremny i teraz przesunięcie zastosowane do pewnej figury, akurat do pięciokątu, oznacza przesunięcie wszystkich punktów tworzących ten wielokąt w tym samym kierunku, o tę samą wartość, no na przykład przesunięcie wszystkich punktów o dwie jednostki do góry. Zobaczmy, prawda? Czyli przesunęliśmy każdy punkt tego wielokąta o dwie jednostki do góry, no i otrzymaliśmy bardzo podobny, jakby właściwie można by powiedzieć taki sam pięciokąt, tylko położony nieco inaczej na płaszczyźnie. No możemy też przesunąć dwie jednostki w prawo, prawda? Czyli to jest dwie do góry i dwie w prawo. No możemy przesunąć do dołu, jedną do dołu i jedną w lewo. No możemy całkiem przesunąć gdzieś tutaj, prawda? O. No i widzimy, że czyli to przekształcenie geometryczne zwane jest przesunięciem czy też translacją. I przypomnę, każdy punkt figury przesuwamy w tym samym kierunku o tę samą wartość. No i widać, że dostajemy właściwie taką samą, prawda, taką samą figurę, tylko inaczej położoną na płaszczyźnie, no i z powrotem możemy ją nasunąć. Nasunąć na figurę wyjściową. No i to jest coś, co się nazywa translacją lub też przesunięciem. No, innym takim przykładem przekształceń geometrycznych są obroty. Popatrzmy tutaj, czyli obrót ma swój środek i pewien kąt. Zobaczmy, czyli powiedzmy środek obrotu, niech będzie środkiem układów współrzędnych, no i możemy obrócić, czyli każdy punkt danej figury, w naszym przypadku mamy trójkąt, obracamy o ten sam kąt wokół tego samego punktu i znowuż dostajemy figurę, która jest taka sama, no matematycznie nazywa się to tę relację przystawaniem, czyli że właśnie jedną na drugą możemy nałożyć z powrotem. No, ona powstaje, to jest taka sama figura, tylko położenie jej na płaszczyźnie jest inne. Prawda? No i teraz obróciliśmy o pełen kąt, czyli z powrotem ta figura wyjściowa nałożyła się na tę pierwotną. No, możemy obracać wokół na przykład jednego z wierzchołków, na ten trójkąt. O. No, możemy wokół tego punktu, prawda, obrócić, który niekoniecznie musi być początkiem układów współrzędnych, w jedną stronę lub w drugą. O, teraz zniknęło całkiem. O. I znowuż po pełnym obrocie nasza figura wraca w swoje pierwotne położenie. Czyli translacja, czyli przesunięcie oraz obrót, to jest drugi przykład tego przekształcenia. Kolejnym takim pewnie znanym jest odbicie, zwane też symetrią osiową. Czyli tutaj mamy prostą, symetrią względem prostej. Mamy prostą i względem tej prostej możemy odbić naszą figurę, czyli taki jakby lustrzane odbicie, prawda? Każdy punkt, jak powstaje to odbicie? Otóż każdy punkt łączymy z punktem, przez każdy punkt wystawiamy prostopadłą do tej naszej prostej i po drugiej stronie na tej prostopadłej w tej samej odległości odkładamy ten punkt i to jest obraz naszego punktu, naszej figury, prawda? I tak robimy z każdym punktem naszej figury i to jest ten obraz naszej figury w tym przekształceniu, czyli w odbiciu względem prostej. No możemy mieć, prawda, tę prostą, tutaj możemy sobie przesuwać. O. I możemy odbić, prawda? I znowuż w tym odbiciu powstaje figura taka sama, która jest inaczej położona na płaszczyźnie. Czyli teraz te wszystkie trzy przekształcenia, czyli przesunięcie, zatem translacja, obrót oraz odbicie, razem nazywają się czasem ruchami sztywnymi, prawda? Bo one nie zmieniają kształtu, nie zmieniają kątów i odległości, które są na płaszczyźnie w tych figurach, prawda? Ten,
ten trójkąt, ten odbity trójkąt i ten pierwotny jest taki sam, to znaczy ma te same długości boków i te same kąty. Prawda? Jeden na drugi możemy z powrotem nałożyć za pomocą odbicia. I możemy. Więc to są przekształcenia, trzy przykłady przekształceń zwanych ruchami sztywnymi lub też inaczej izometriami. Czasem się je nazywa. Teraz przykładem czegoś, co nie zachowuje długości, ale zachowuje kąty, jest przekształcenie jednokładności. Czyli powiedzmy, może tu ono ma środek i wtedy każdy jest to rozsuwanie figury, prawda? Powiększa nam figurę. Czyli mamy punkt i teraz obraz tej figury powstaje w ten sposób, obraz naszej figury w jednokładności powstaje w ten sposób, że łączymy ze środkiem i w odpowiednim stosunku rozciągamy te odcinki. Prawda? Na przykład tu rozciągamy. No i tutaj możemy kilka tych przykładów. I teraz to przekształcenie jednokładności jest przykładem czegoś, co zmienia nam rozmiar figury. Jak się okazuje, kąty są niezmienione, natomiast długości odcinków się zmieniają. No i tu możemy na tym przykładzie możemy pokazać wszystkie, po kolei zastosować kilka tych przekształceń, czyli na przykład przesunięcie, czyli przesuwam tę figurę, mogę ją obrócić, czyli mam środek obrotu i kąt. O, mogę odbić względem prostej, czyli mam prostą, którą mogę sobie ustawić tak, jak jest wygodnie i obrócić. No i to jest obraz tej naszej figury w tych przekształceniach sztywnych, zwanych ruchami sztywnymi, czy też izometriami płaszczyzny. No i wreszcie mam też to przekształcenie, jedyne przekształcenie, które nie jest ruchem sztywnym, które zmienia nam odległości między punktami, czyli przekształcenie jednokładności. Względem środka możemy rozciągać i kurczyć jakby figury. Teraz to wszystko jest bardzo użyteczne. Może się wydaje dosyć abstrakcyjne i suche, ale tak naprawdę te przekształcenia są bez przerwy używane na przykład w grach komputerowych, gdzie różne postacie przesuwają się na ekranie, to znaczy one podlegają przekształceniu, prawda? Translacji, być może obrotowi. No i zachęcam Was do odwiedzenia naszego portalu, gdzie tam można właśnie skorzystać z tych narzędzi i popatrzeć, poćwiczyć sobie, obejrzeć obrazy różnych figur w różnych przekształceniach.